Hej, tutaj TheLonak55, a to jest Need for Speed World. I następny lolakowy garaż. Ale czekajcie, coś tu nie pasuje. Przecież ten samochód już był. A tu chodzi o Forda GT. Cóż to oznacza? Że dzisiaj go kupuję. Dość długo nabijałem kasę na niego, więc dzisiaj zobaczycie, jak go kupuję, jak go szybko tuninguję i ogólnie jak się będzie prowadził i tak dalej. Dobra, no to co? Wchodzimy do garażu. Ma ładnie kasę przygotowaną. Kosztuje 1 400 000, jak dobrze pamiętam. Więc tak, bierzemy Ford. Ford, gdzie jesteś, Fordzie? Gdzie jest Ford? Ford GT. Ależ piękny. Też się będę go posiadał. I przy okazji, dokładnie, kolektor 100 punktów, 70 aut w garażu. Nabite, yeah! Wreszcie. 3x4 Fordy posiadam. No i bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba ten samochód. Już tak długo na niego się czaiłem. Raz już był za kasę z gry, ale wtedy miałem przerwę, więc po prostu nie wiedziałem, że był, a tak pragnąłem ten samochód. Teraz wreszcie go posiadam w garażu. Więc tak, customization. Najpierw wsadzę na jego części, albo dobra, nie martwię. Dobra, jest w klasie B, niezbyt fajnie. Ja chcę go sobie wsadzić do klasy A. Więc będę musiał do niego wsadzić dobre części, ale poczekajcie. Używam specjalnego programu na telefonie, który mi pokazuje, jakie części najlepiej wsadzać do danych samochodów. Więc tak, klasa B, Ford GT. Dziwne, nie ma go tu. Czekajcie, a tutaj nie pokażę. Okej. Będą części, są części. Mam różne wersje dostępne: Balanced Highway Racer, Road Runner i Soil to Setup. Ja jednak wybiorę chyba Highway Racer. Bardziej mi pasuje właśnie ten samochód do tego. Właśnie Highway Racer, to tak. Zobaczmy, czy będę miał te części. Silniki, zielony jakiś silnik, a to jest sklep. Zielony silnik, zobaczmy, mam prosty, mam nawet ultra. Zostawię na jego ultra. Jeszcze pomyślę, zobaczmy, jaki tu mam, dużej różnicy nie ma. Ale dobra. Dalej mamy doładowanie zielone. Ups, nie ma, bo ogólnie jest słabe. Więc bym musiał kupić. Kurde, w ogóle nie mam kasy. Oj, widzę, że tutaj krucho jest kasą. Ale starczy mi na to, na przykład. Mam nadzieję, że resztę części będę miał. Dobra. Czerwone teraz. Jest czerwony. Dobra, niech będzie. Ale mam ultra czerwone. Pro. Niech będzie, dobra. Ale ultrasy matuję teraz. Wentury czerwone. Okej. I co tu jest? Żółte. Co to będzie? Wentura, nie? Gromlena mam. Dobrze, niech będzie. Dobra, to niech. Wygląda to tak. Mój setup. Save. Okej. Na szczęście prowadzenie się nie zmniejsza. To bardzo dobrze. Dobra. Teraz tak. Zobaczmy, z wyglądu mało będę zmieniał tym w nim. Dobra, aftermarket 3. To będzie długi lolakowy garaż. Może nie aż tak długi, ale. Dobra, zobaczmy. Mamy jeden bodykit dla niego. Wygląda on tak. Fajnie poszerza samochód, bo nie wiem, całkiem fajnie wygląda. Jednak jakoś
aż tak dużo nie zmienia. Ale przyznam, że jest całkiem niezły. Ale na pewno go nie biorę. Poza tym nie mam gustu. Spoilery. Mamy dwa dostępne. Ooo, nie mam kasy. Ale i tak bym nie zainstalował. Możemy usunąć spoiler. Coś tu w ogóle jest? Jakiś cień. Dziwne. Mamy maski, słuchajcie. O, nawet dwie za kasę z gry. Wow. Zobaczmy. Coś tu z tyłu. O, brzydkie na pewno. To są te dwie na pewno, które są. Ta. Brzydkie zwykłe. Ach, brzydkie. Nie jest to może ten. Jeszcze pasował. Zobaczmy. Zobaczmy te najdroższe. Zbyt dużo nie zmieniają w nim. Szczerze. Felgunie. Czy felgi będę zmieniał? Czy felgi zmieniać? Otóż jest pytanie. Mam trochę tych felg. Zobaczmy. W sumie same te felgi oryginalne są całkiem niezłe. Dobra. Nawet te pasują. Czuję, że do tego samochodu szczególnie będą pasować felgi. Więc chyba jednak zainstaluję. Coś. Coś ciekawego. Te nie. Pierwsze mi pasowały, powiem szczerze. Z tych, które są dostępne za czerwone. Trudna decyzja. Dobra, zainstaluję. Neony. Temu samochodowi na pewno nie pasują. A reszta będzie już zależna od tego, jak pomaluję ten samochód. Czy obniżenie zawieszenia w samochodzie? Jakby coś tam obniża, ale sam samochód jest dość niski, więc nie trzeba. Tablica. Nie wiem, jak wsadzę. No chyba mam pomysł. Mam już plan. Obniżenie zawieszenia, nie? Ale tą jedynkę przynajmniej wsadzę, żeby zużyć ją. Czy mam czerwone? Czerwone jest. Niech będzie. I teraz... Nie mam czerwonego. Mam dwa. Ale nie będę wsadzał. Teraz zrobię tego magię. Paint shop na biało będzie. Biało. Bardzo źle. Ale widzę, że ta naklejka da się ją chyba zastąpić. Jeśli dobrze ją nakleję.
o to mi chodziło. Coś trochę bardziej czerwone. Okej, niech będzie. Potem sobie jeszcze mamy. Chyba sobie jaja robicie. Co? Jeden kasy. Mam jednego dolca. Co? Nie wierzę. To jest aż śmieszne. Nie wierzę. Dobra. Skillę także potem wsadzę. Dobra, mało się nie cię. Tutaj mój kolega jeden jeszcze stoi. Że będzie kasa. Dobra, widać, że jeżdżą. Kurde. I kasa. Jest! No, całkiem niezłe mi część wyleciały. Muszę do nich napisać. Okej. Na szczęście miałem tą platynową kartę i było bardzo... I na szczęście mnie ona uratowała. Kurde, trochę się przedłuża to wszystko. Ale sorry. Chyba się nie obrazicie. Możecie zawsze sobie przewinąć. Okej. Nie tą. Co tą? No! Shop jeszcze w Elgunie. Raczej kolor chrom. Okay. I w Elgunie. Ciach. 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 I okej. Okay. Dobra, możemy wreszcie jechać. Zobaczymy, przetestujemy go na tej trasie. Dobra, co? Dobra, z wyglądu mi się ten samochód bardzo podoba. Jest świetny. I dla mnie. I zobaczmy, co wzięli moi koledzy. Jeden wziął hatchbacka z jakimiś tam częściami. Drugi wziął Vantage'a. Całkiem fajny. I w ogóle bez żadnych części. Kolega wziął tego Mercedesa Benza SLR-a McLarena. Świetny samochód. Świetnie wyglądający. Bo 108 głów nie jest zbyt. No i dobra, zobaczmy. Ciekawe, jakie ma nitro. I dobra, jedzie. Widać, Vantage jest tutaj zdecydowanie lepszy. Ta. Ten samochód nie jest jakiś kurna mocny. Widać, że nim chyba raczej nie będzie zbyt łatwo wygrać. Ale... w sumie co nie fajnie przyspiesza. Ty mnie ten trafił. No dobra, ciśniemy dalej. Trzymaj bandę i ciśnie tu znowu grania. O, oh, fuck.
rozwijaliśmy. Że tam z to poleciało SLR. Ładnie. Chciałem tego zrobić, no ale dobra. Ła. Się zamyśliłem. Dobra, no co to miało być, to ja nie wiem. Dobra. Ale co, ten Fordzik ma całkiem fajne przyspieszenie. Gorzej ze skrętem, który nie jest tutaj na pewno super. Ale jak widać, to nie fajnie przyspiesza. O, SLR do daleko do przodu poleciał. Maksymalna prędkość jest. Zapewne tutaj jest właśnie mocą maksymalna prędkość tego właśnie trasy właśnie. Takie proste, długie mogą być dla niego zbawieniem. Na krętych trasach na pewno ten samochód sobie nie poradzi. Teraz skracając po tych dość słabych zakrętach, czuję jak on trochę mozolnie to robi. Dajmy może trzecie obrażenie, że dogonię tam na Roberta. Gdzie ty jesteś? O kurde, ale mnie trafił zepchnął. Mam akurat dobre skille, które się na pewno przydadzą. Ze względu na to, że ten samochód ma solni, to robi gdzieś się na perfect starcie. Też wcześniej w filmikach widziałem. Wiedziałem, że to będzie. Strasznie w trafole nie wpadam. Jednak ten samochód jakoś dziwnie mi się wydawało, że będzie trochę większy. Jak mi się wydaje, że jest mniejszy niż się wydaje. W NFS-ie oczywiście. W realu jest dość duży. Aj, strasznie mi się nie podoba. O, fuck. Normalnie masakrycznie. Jest na pewno na moją niekorzyść, bo przegrałem. Ale widzę, że Norbert ładnie poleciał. Ile on? 306. Ja? 324. Całkiem fajnie. Tutaj chyba Subaru nie ma co się liczyć. Ile ja mam? O, fajnie. Dzięki. Jestem coraz bliżej 3000. Jeszcze jeden wyścig. Tym razem co by tu wybrać? Extraction, Monster City, Takedown Challenge. Znowu dość prosta droga. Choć nie ma nic tego lepszego. Nie ma nic takiego. Nic niech będzie. Okej, wszyscy dostali. I zobaczymy. Się mogę wnioskować, że samochód średnio się prowadzi i na pewno skilla, jakie do niego włożę, to będzie poprawienie osiągnięć.
o 10%. Strasznie mi tego skilla brakuje. On tak rzadko jest, a tak jest potrzebny. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj na pewno ma przewagę i SLR się dobije trochę z Norbertem. Okej, zobaczmy. Tak pójdzie mu tych zakręt. Na razie dobrze idzie. O, fuck. Dobra, ciśnij dalej. Że za tą kulką nic nie będzie, oczywiście musiało być. No dobra, o, widzę, że tam się porozwijali. No niestety. Na tych częściach, które mam, wsadziłem właśnie. Są to części, które poprawiają głównie maksymalną prędkość i przyspieszenie. A nic takiego nie dają do skrętu. Wiadomo, że tu chodzi bardziej o właśnie takie proste drogi, o autostrady i tym podobne. Źle wszedłem w ogóle ten zakręt masakryczny. Skórka trochę się z niego spędza. To tam nie do wywania. Kurde, dogania. Dolar. O, w ogóle to jeden z moich kolegów wyszedł, albo go wywaliło. Nawet to okrążenie. Się przyjrzę. O, jest tu mały problem ze skokami. Trochę traci prędkości na nich. Nie widać, że są tu jest mało stabilne. Ale ogólnie jest, jak dla mnie to jest świetny samochód. Polecam go, żeby trzymać go w garażu, raczej ten samochód nie jest do wygrywania. Kurde, już myślałem, że ostatnie okrążenie, a tu jeszcze jedno. Już myślałem, że trzecie jedziemy, nie? Ale dobra. No, przywaliłem trafika, a dolar nie dogania. No, kurde, co jest? Muszę się nauczyć tym samochodem jeździć. Ale raczej wygrywanie tym samochodem to nie jest zbyt dobry pomysł. Raczej próbować wygrać. Akurat poprosiłem kolegów, żeby dopasowali się do mojego samochodu. Więc wiadomo. Właśnie to są dość porównywalne samochody, jeśli dwa samochody są właśnie porównywalne i to jest SLR i właśnie ten Ford GT, są do siebie bardzo porównywalne. Cóż, Subaru jest jak dla mnie trochę słabe. Ja mam klasie B. A Vantage dla mnie jest lepszy. Jak jeszcze mogłyby samochody dopasowywać się do niego? Może Dodge Viper? Oczywiście chodzi mi o zwykłą wersję. No.
musiał kiedyś sprawdzić. I pierwszy. Nie był to w pełni czysty przejazd. Ale jakiś tam był. I dalej. Dojechali. Wszyscy. Okej. To chyba tyle, jeśli chodzi o pokaz. Więc tak, Ford GT jest dobrze przyspieszającym samochodem. Może te przyspieszenie nie jest jakieś dobre, ale jest całkiem niezłe przy tych moich częściach. Słabo skręca i zapewne maksymalna prędkość jest duża. To pewnie jest jego atut. Nie, jak dobrze pamiętam, nieraz widziałem, jak ten samochód ładną maksymalną prędkość wyciągał. To jest jego zaletą. No i cóż. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. Bo już muszę kończyć. Tak, to jest już powoli koniec filmiku. Więc żegnam się z wami. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.